Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj z dawna zapowiedziane Q&A numer 3. Zapraszam. Serdecznie wszystkim dziękuję za pytania. Było ich trochę ponad setka. Jak najbardziej postaram się odpowiedzieć na większą część z nich, na pewno dużą część spośród tych pytań. Oczywiście nie na wszystkie w tym jednym materiale. Wybrałem jakąś część tych pytań, starałem się, żeby były one dosyć różnorodne. Zaznaczam, że nie odpowiadam na pytania stricte polityczne. O sytuacji kanonicznej Bractwa Świętego Piusa X już mówiłem w pierwszym Q&A, także nie będę o tym po raz kolejny mówił, bo jakaś część pytań traktowała również o tym. Oczywiście niektóre pytania, tak jak wspomniałem, odkładam na później. Z różnych względów czasami po prostu wybierałem te, które wydawały mi się najbardziej takie ciekawe. Czasami dlatego, że wobec niektórych pytań chciałem jeszcze coś tam sobie doczytać, żeby móc sensowniej na nie odpowiedzieć. Tymczasem przechodzimy do tych naszych dzisiejszych, już dalej nie zwlekając. A więc pytanie od użytkownika Piotr Wnuk 1. Czy zna ksiądz ojca Augustyna Pelanowskiego? Co ksiądz uważa o jego osobie i zamieszaniu wokół niego? Nie znam ojca Pelanowskiego zbyt dobrze. To znaczy słyszałem jakieś zupełnie pojedyncze materiały, wypowiedzi ojca Pelanowskiego. Słyszałem trochę komentarzy na jego temat. Widziałem materiał pana Dawida Mysiora, w którym odnosi się on również do ojca Pelanowskiego. I tutaj w odniesieniu być może trochę do tego materiału. Na pewno wzbudził we mnie trochę ten materiał pana Dawida Mysiora pewien niepokój, jeśli chodzi o ojca Pelanowskiego. To znaczy, jeśli faktycznie tam w jego tekstach słychać takie apokaliptyczne nuty na zasadzie, że tutaj to już jest koniec i to już zaraz musi się skończyć, to uważam, że istnieje w tym wszystkim pewne ryzyko. Jeśli faktycznie tak jest, to uważam, że istnieje tam pewne ryzyko takiego wykrzywienia. To jest dosyć duże zagrożenie, które gdzieś tam zawsze się pojawia. Jak czasy są ciężkie, to bardzo łatwo w teologii mogą się wtedy pojawić takie prądy myślowe, a to już teraz musi być koniec. Te prądy myślowe raczej są dosyć niebezpieczne, dlatego że niczemu to nie służy, takie przewidywanie, o czy to już teraz, a może zaraz, to już powinno niedługo być. Nasze obowiązki są zawsze takie same, to są nasze obowiązki stanu, to jest nasze dążenie do doskonałości, niezależnie od tego, czy koniec świata będzie teraz, czy będzie za 300 lat. Wszystko nam tak naprawdę jedno i nie ma potrzeby teraz ludzi straszyć końcem świata. Na koniec świata zawsze musimy być gotowi i tyle. I wchodzenie w takie apokaliptyczne nuty uważam za duszpastersko szkodliwe. Także jeśli faktycznie to tam jest, to jest to pewien brak. Natomiast być może pozostałe treści są jak najbardziej bardzo pozytywne. I z tego co słyszałem, to faktycznie jest tam dużo dobrych treści, ale nie mogę się do tego dokładniej odnieść. Użytkownik Piotr Parda 1 pyta, a przepraszam, te jedynki to chyba jest jakiś błąd w moim kopiowaniu tego tekstu, bo widzę, że przy każdym użytkowniku jest jedynka, także po prostu Piotr Parda. Co ksiądz sądzi o dawnym już pomyśle biskupa Schneidera, aby powstał sylabus błędów interpretacyjnych związanych z niejasnościami niektórych dokumentów ostatniego Soboru. Biskup Schneider twierdzi, że niejasności powinny być interpretowane zgodnie z tradycją, czyli wcześniejszą nauką Kościoła. Jeśli chodzi o taki sylabus błędów, to jak najbardziej byłbym za tym. Sylabus błędów, ja bym go nie nazywał interpretacyjnych, to znaczy w ogóle taki współczesny sylabus błędów jak najbardziej powinien powstać właśnie. Siłą rzeczy byłby on mocno natchniony tym, co musiałby być mocno naznaczony tym duchem Soboru siłą rzeczy, to znaczy w sensie potępiane zdania bez wątpienia musiałyby się w dużej mierze odnosić do Soboru.
Jak najbardziej jestem za tym, natomiast nie wiem, czy tutaj biskup Schneider nie idzie właśnie bardziej w stronę takiego, no chodzi o to, żeby dobrze interpretować sobór, żeby to wszystko jak najbardziej, żeby pokazać, że sobór jest dobry i tylko interpretacje są złe. Jak najbardziej te interpretacje soborowe trzeba naprawiać i jednak nie ulegajmy takiemu złudzeniu, że sobór to w soborze było wszystko w porządku i teraz to jest tylko i wyłącznie kwestia interpretacji. Teksty soborowe bez wątpienia dopuściły do tych interpretacji, bez wątpienia sprowokowały te interpretacje, które są niewłaściwe i taki sylabus błędów, nie interpretacyjnych, tylko po prostu sylabus współczesnych błędów w teologii Kościoła jest jak najbardziej potrzebny. Użytkownik bez kitu. Jak rozumieć nawrócenia, różnego rodzaju cuda przez odwiedzenie Medjugorje lub uczestnictwo na mszy z prośbą o uzdrowienie? Wiele osób z potwierdzeniem wyników oznajmia, że zostały właśnie na takiej mszy uzdrowieni. Może być bardzo różnie. Jeśli chodzi o, powiedzmy, zasadę, jak najbardziej zły duch czasami dopuszcza pewne dobro, po to, aby wyciągnąć z tego większe zło. Czyli w miejscach fałszywych objawień jak najbardziej może dojść do uzdrowień i do nawróceń nawet, jeśli tylko te uzdrowienia i nawrócenia będą uwierzytelniały fałszywą naukę, która będzie się mogła wtedy w Kościele rozprzestrzenić i wyrządzić większe szkody niż nawrócenie jakiejś czy uzdrowienie jakiejś pojedynczej osoby, czyli czasami takie uzdrowienia czy nawrócenia mogą się zdarzyć i mogą być one faktycznie dziełem złego ducha. Jeśli chodzi o uzdrowienia, no to można je rozróżnić w ten sposób, że takie uzdrowienia nie są uzdrowieniami, które, czy przeważnie nie są uzdrowieniami, które by trwały, to znaczy zwykle tam następuje jakiś nawrót, to zwykle się gdzieś tam później pogarsza. Nie są to takie uzdrowienia, które byłyby trwałe, a nigdy nie są to uzdrowienia, które wymagają faktycznie prawdziwego cudu, czyli uzdrowienia, gdzie dochodzi do jakiegoś stworzenia, gdzie na przykład dochodzi do odtworzenia kości albo czegoś takiego, które jak najbardziej mają miejsce, a których zły duch nie jest w stanie wykonać. Także tutaj sam fakt uzdrowienia czy cudu niekoniecznie świadczy jeszcze o działalności Ducha Świętego. Jak wyznaczyć swoją wadę główną? Czy istnieje jakiś sposób na rozpoznanie, z czym mamy największy problem, jeśli przy rachunku sumienia nie potrafimy rozeznać? Jak wyznaczyć swoją wadę główną? Najłatwiej jest spojrzeć na swoje sumienie i zapytać się, jakie ciężkie grzechy popełniam. To jest pierwsze pytanie. Jakie ciężkie grzechy, jeśli jest ich dużo, to jakie ciężkie grzechy popełniam najczęściej? I ciężkie grzechy popełniane najczęściej, to bez wątpienia jest wada główna. Jeśli tych grzechów ciężkich nie ma, bo są one bardzo rzadkie, no to jakie grzechy lekkie popełniam najczęściej? I zwykle to jest wtedy wada główna, te grzechy, które popełniamy najczęściej. Czy nadwrażliwość może być grzechem? Na przykład niepanowanie nad płaczem, silne wzruszanie się, przeżywanie czyichś problemów. Nie jest to grzech, ale może to do grzechu prowadzić, jeśli nie jest odpowiednio uformowane czy utemperowane. A więc taka nadwrażliwość jest po prostu cechą naszego temperamentu i co należy z nią robić? Należy starać się odpowiednio wykorzystać pewne zalety, tak? Ta głęboka wrażliwość ma pewne zalety, jest trzeba starać się wykorzystać, tak, pielęgnować jak najbardziej pewną empatię, ale starać się świadomie unikać jakiegoś niepotrzebnego roztrząsania, co tam się może wydarzyć, co tam się nie może wydarzyć, czy właśnie nie. Przede wszystkim myślę, że tutaj to roztrząsanie będzie istotne, żeby pilnować się, żeby nie zajmować się właśnie bardzo długo jakimiś niepotrzebnymi sprawami, które mogą prowadzić do takich emocji, nie wgłębiać się w to. Jeśli przychodzą takie bardzo silne uczucia, które do niczego nie prowadzą, tylko właśnie wzbudzają takie silne stany emocjonalne, to starajmy się czymś zająć, tak jakby traktując je trochę jak pokusę, odciągnąć naszą uwagę od tych rzeczy, które powodują tak silne emocje, tak żeby bez potrzeby się w to nie ładować, jeśli jest to niepotrzebne. Użytkownik
Paula Flor, jeśli dobrze to czytam. Czy rekolekcje ignacjańskie prowadzone przez bractwo różnią się czymś od tych prowadzonych przez jezuitów? Z tego co wiem, tak, nigdy nie uczestniczyłem w tych rekolekcjach prowadzonych przez jezuitów, natomiast słyszałem już od kilku osób, które uczestniczyły i w tych, że różnią się bardzo. Ponoć te rekolekcje u jezuitów są takie bardzo psychologizujące, bardzo teoretyczne, natomiast te nasze rekolekcje ignacjańskie są, jak to u świętego Ignacego, żołniersko, konkretne, zmieniające życie, przynoszące wielkie owoce w życiu duchowym. Bardzo polecam. Kolejne pytanie tej samej użytkowniczki. Kobiety na tradycyjnej mszy noszą tak zwane mantylki. Co to jest? Skąd to się wzięło i czy powinnam to zagładać? A więc skąd to się wzięło? No, tradycja nakrywania głów przez kobiety sięga samego świętego Pawła, który już o tym pisze. Dzisiaj współczesni teolodzy powiedzą, że to tylko takie kulturowe, to tylko wtedy miało znaczenie. No nie, oczywiście jeśli coś mamy w Piśmie Świętym, to nie powinniśmy tego zbywać tak po prostu stwierdzeniem, że jest to tylko takie kulturowe i teraz to już nie obowiązuje, bo jednak Duch Święty przecież za tym stoi i z jakiegoś powodu chciał, żeby to zostało zapisane, także nie powinno się tego tak po prostu zbywać. Dlaczego Kościół Święty tradycyjnie obstawał przy tym, że kobiety powinny zakrywać głowy? Zasadniczo to jest bardzo ważne, aby w Kościele strój, przede wszystkim strój kobiet, nie był w żaden sposób, powiedzmy tak, płciowo atrakcyjny. To znaczy, żeby w żaden sposób nie kobiety swoim wyglądem nie prowokowały mężczyzn do odwracania swojej uwagi od mszy świętej. Oczywiście to działa i w drugą stronę, natomiast dobrze wiemy, jak myślę, użytkownicy czy widzowie tego kanału wiedzą, że mężczyzna ma tutaj znacznie bardziej rozwinięty ten aspekt wzrokowy i tego pociągu seksualnego w odniesieniu właśnie do bodźców wzrokowych. To jest u mężczyzny znacznie silniejsze i faktycznie strój podkreślający kobiecą sylwetkę, czy tak rozpuszczone, odsłonięte włosy, to jak najbardziej jest element rozpraszający dla mężczyzny, to znaczy taki, który bardzo łatwo przyciąga jego uwagę, a w kościele jakby należy unikać wszystkiego, co może być w jakiś sposób rozpraszające, także jak najbardziej te nakryte głowy mają swoje znaczenie. Akurat mantylka to zwyczaj taki francusko-hiszpański, jeśli dobrze kojarzę, i on w bractwie wziął się po prostu stąd, że bractwo ma swoje korzenie właśnie we Francji i on tak trochę do nas przywędrował. Natomiast tutaj chodzi zasadniczo o nakrycie głowy. Jakie ono konkretnie jest, to już jest wszystko jedno. Swoją drogą, może podlinkuję, jak nie zapomnę, link do sklepu z bardzo pięknymi mantelkami, można się tam zaopatrzyć. Samuel Dobrowolski. Jakie ksiądz poleca książki? Nie licząc oczywiście świętego Tomasza. Tutaj nie będę się rozwodził nad tym tematem. Myślę cały czas o tym, żeby zrobić jakiś taki cykl w ogóle o książkach. Może kiedyś to będzie. Natomiast tymczasem powtórzę się po raz setny i powiem, że polecam Ojca Woronieckiego, wszystkie jego książki. Przede wszystkim te małe dzieła, Katolicka Etyka Wychowawcza, to jest dzieło takie powiedzmy specjalistyczne, natomiast te jego małe dzieła to jest majstersztyk. Każdy Polak i katolik powinien te książki przeczytać. Ojciec Woroniecki, wszystkie te mniejsze jego dzieła, chociażby Pełnia modlitwy na początek, bardzo, bardzo polecam. Użytkownik Paweł Kleinschmidt. Dlaczego książka czy film Harry Potter według wielu duchownych stanowi zagrożenie duchowe ze względu między innymi na obecną tam magię, a jednocześnie wielu kapłanów poleca i często powołuje się na literaturę Tolkiena i filmy na jej podstawie, skoro tam również występuje magia? A więc problem z Harrym Potterem to nie jest to, że tam występuje magia, tylko to, że ta magia, która tam występuje, ma bardzo silne ukorzenienie w naszym okultyzmie, czyli wykorzystuje wiele takich faktycznych, realnych, okultystycznych zasad, praw, zwyczajów i stąd jakby wydaje się, że autorka tam zupełnie, znaczy na pewno autorka tam zupełnie świadomie czerpie z okultyzmu i przenosi to do swojej książki. A oczywiście ta książka zupełnie nie jest
klasyczną baśnią. To nie znaczy, że nie można czytać książek, które nie są klasycznymi baśniami, tylko że ona trochę udaje klasyczną baśń, czyli taką literaturę, którą można właśnie spokojnie prezentować dzieciom jako bardzo wychowawczą. Takie są klasyczne baśnie. I Harry Potter trochę sugeruje, że jest taką klasyczną baśnią, a nią nie jest. Jest raczej, jeśli baśnią, to taką trochę zwyrodniałą, to znaczy taką baśnią, w której główny bohater wcale nie jest dobry i to nie na tej zasadzie, że musi jakoś tam pokonać siebie, tylko to dobro i zło jest tam takie pełzające i wymieszane i niekoniecznie widać w tym ten element jakby zmagania się ze złem w sobie, ale to wymagałoby dłuższego omówienia. Można by długo o tym mówić, dlaczego Harry Potter nie jest baśnią. Być może kiedyś jeszcze nakręcę materiał na ten temat, to byłoby swoją drogą dosyć ciekawe. Myślę, że najważniejszym punktem jest tutaj to, że ta magia w Harrym Potterze to jest rzecz zaczerpnięta z naszego okultyzmu. Jednocześnie to nie jest opowieść o dobrym bohaterze walczącym ze złem w sobie i na zewnątrz, tylko raczej taka, powiedzmy, współczesna, antypedagogiczna opowiadanka dla młodzieży. To tak w wielkim skrócie, choć bez wątpienia zawiera wiele atrakcyjnych elementów i bez wątpienia nie przez przypadek zdobyła jakąś tam znaczącą nawet popularność. Użytkownik Paweł Rafałowski. Szczęść Boże, co powinno się zrobić, jeśli nigdzie w okolicy nie ma mszy trydenckiej? Często ksiądz powtarza, że uczestnictwo w takiej mszy jest bardzo ważne, a niekoniecznie we mszy ustalonej na Soborze Watykańskim II. Niestety wielu nie ma możliwości, bo prawie nigdzie nie ma tradycyjnej mszy. Co wtedy, czy nadal chodzić na nową mszę? Polecam tutaj zapoznać się z moim materiałem Nowa Msza a Modernizm, żeby zrozumieć, jak bardzo herezja modernizmu wpłynęła na reformę liturgiczną i dla tej osoby, która zrozumiała, że nowa msza to jest jeden z głównych środków, jakimi zniszczono Kościół, jakimi zniszczono naszą cywilizację, jakimi zniszczono wiarę prawie całej Europy. Nowa msza okazała się takim środkiem, pomimo tego, że przecież nie jest bezpośrednio heretycka, pomimo tego, że przecież jest ważna, to jednak jako ryt kształtowała przez dziesięciolecia wiarę pokoleń, wiarę katolików na sposób modernistyczny, a nie katolicki. W ten sposób stała się straszliwą przyczyną zniszczenia wiary. Dla tej osoby, która to zrozumiała, to powinno być oczywiste, że w żaden sposób się nie podpisujemy pod tą liturgią. To jest oczywiste, że mnóstwo księży, pobożnych księży po prostu odprawia tą mszę, nie wie jak to jest z tą starą, nie potrafi odprawiać tej starej, nie wie co z tym zrobić. Mnóstwo dobrych, wiernych chodzi na nową mszę. Zupełnie tego nie neguję. Tutaj natomiast sytuacja jest straszna, bo został ten ryt oficjalnie zaaprobowany, został wprowadzony przez Kościół. Natomiast bez wątpienia wprowadzenie tego rytu było straszliwym błędem i on, ten ryt jako taki bez wątpienia przyczynił się do zniszczenia wiary w Kościele, zniszczenia wiary katolików. I dla tej osoby, która to rozumie, powinno być oczywiste, że pod tym rytem się w żaden sposób nie podpisujemy, a na pewno nie podpisujemy się pod nim naszą obecnością, naszym uczestnictwem. Użytkownik ZXCVB i dalsze i inne literki, których już może nie będę wymieniał. Wydaje mi się, że nie tworzą one żadnego sensownego słowa, a jeśli tworzą, to przepraszam, nie dostrzegłem. Dlaczego cerkiew zachowała sukcesję apostolską, a protestanci już nie? Rzecz jest dosyć prosta. Jedna rzecz to jest kwestia samego rytu, to znaczy ten ryt musi wyrażać to, co tam się dzieje, no i kwestia samej wiary, to znaczy ci, którzy przekazują, udzielają tego sakramentu, muszą mieć wiarę, chcą czynić to, co czynił Kościół zawsze, czyli przekazywać sakrament. Protestanci ryty traktują bardzo luźno, tam zmiany mogły być mniejsze, większe, zależnie od denominacji, natomiast przede wszystkim tam brakuje wiary. Oni zupełnie świadomie nie chcą przekazywać sakramentu kapłaństwa, no to nie przekazują. Natomiast
Jeśli chodzi o prawosławnych, to oni oczywiście chcą przekazywać sakrament kapłaństwa tak, jak był w kościele rozumiany zawsze. Jeśli chodzi o ryty, to oczywiście korzystają ze starożytnych rytów, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Użytkownik Paweł Kleinschmidt. Mówił ksiądz, że bractwo świętego Piusa X nie czci świętych posoborowych ze względu na pewne wątpliwości związane z nową procedurą kanonizacji. A co w przypadku świętych mistyków i proroków, jak święty ojciec Pio, święty Harbel czy święta Faustyna? Tutaj chyba nie powinno być żadnych wątpliwości, chociażby ze względu na liczne cuda za ich wstawiennictwem. To jest ważne pytanie, gdy mówię o tym, że bractwo nie oddaje publicznej czci świętym, którzy byli kanonizowani po Soborze Watykańskim II, to nie oznacza to, że bractwo neguje ich świętość. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie oddajemy czci, to na zasadzie zachowujemy dystans od tej sprawy, ani nie potwierdzamy, ani nie negujemy. Zachowujemy dystans, czekamy na to, jak Rzym będzie już zdrowy i niech się wtedy zajmie tą sprawą, jak tę kanonizację ocenić, czy przyjąć, czy nie przyjąć, czy zweryfikować. Bez wątpienia wśród tych kanonizacji są kanonizacje osób, które wydają się być absolutnie święte i jakby co do których raczej nikt nie ma wątpliwości, a są i takie, co do których wiele wątpliwości można by mieć. My zachowujemy w tej sprawie dystans, czekamy na odnowienie Kościoła, wtedy niech się Rzym tym zajmie, niech to sobie zweryfikuje. Użytkownik Damian Gawroński. Czy katolik może grać w gry komputerowe, w których znajduje się przemoc, takie jak Wiedźmin, pod warunkiem, że nie zatraca kontaktu z rzeczywistością oraz nie zaniedbuje kwestii duchowych, dodałbym, oraz nie zaniedbuje swoich obowiązków stanu. Co do zasady, samo zagranie w jakąś grę grzechem nie jest. Natomiast trzeba o tym tutaj pamiętać, że działają one na nasz mózg bardzo intensywnie, to znaczy człowiek, mózg wydziela tam mnóstwo dopaminy, można się łatwo od gier uzależnić, także no, dzieje się to, co przy każdym uzależnieniu, czyli paraliż woli, coraz mniejsza chęć do życia i tak dalej, także gry jak najbardziej są pewnym zagrożeniem, natomiast nie w tym sensie, że zagranie w jakąś grę od razu jest grzechem. Jest to rzecz, którą na pewno trzeba bardzo rozsądnie, bardzo skrupulatnie dozować, mając świadomość, że może to faktycznie prowadzić do uzależnień. No oczywiście do tego dochodzi jeszcze jakby sama kwestia tego, co w tej grze tam jest, ale tego tutaj nie poruszam. Użytkownik Istimor Izostar. Co ksiądz sądzi o Janie Pawle II? Z jednej strony zdecydowanie bronił etycznych podstaw katolicyzmu, z drugiej widać pewne rozchwianie doktrynalne, a też różne wątpliwe wypowiedzi. Zatem jaka jest księdza ocena tej postaci? No to jest pytanie ogromne, naprawdę w wielkim skrócie. Bez wątpienia, jeśli chodzi o kwestie moralne, to tutaj Jan Paweł II bronił katolickiej nauki i tutaj niewiele można mu zarzucić. Natomiast jeśli chodzi o kwestie doktrynalne, to niestety Jan Paweł II był prawdziwym dzieckiem Soboru, czyli naprawdę był człowiekiem przesiąkniętym tymi ideami i jako dziecko Soboru realizował te zasady bardzo intensywnie, jednocześnie nadając im, można powiedzieć, taką aurę pobożności, co w pewnym sensie było szczególnie niebezpieczne, bo trochę to tak kanonizowało wszystkie te reformy soborowe. Mam wrażenie, że jakby osobiście był człowiekiem pobożnym, natomiast jeśli chodzi o kwestie doktrynalne, to moim zdaniem popełniał straszliwe błędy. I jako papież, dla papieża bycie człowiekiem pobożnym to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Można się dopuścić naprawdę straszliwych zaniedbań, niedopatrzeń, błędów, decyzji, które będą miały katastrofalne skutki, jak będąc osobą pobożną. I myślę, że tak było w przypadku Jana Pawła II. To znaczy,
moim zdaniem, był osobą pobożną, ale jednocześnie osobą, która popełniła ogromne błędy w trakcie swojego pontyfikatu, gdzie było mnóstwo niedopatrzeń, błędów, jednocześnie teologicznie to wszystko było właśnie przesiąknięte tymi ideami soboru, tak? Czyli w dużej mierze ideami takimi właśnie postmodernistycznymi, czyli jego pontyfikat jako całość uważam za bardzo zły pontyfikat. Uważam, że dokonało się wtedy w Kościele bardzo wiele złego. Jan Paweł II sam kiedyś powiedział o tym, że jesteśmy świadkami milczącej apostazji, czyli milczącego odejścia Europy konkretnie od wiary. To się działo właśnie za jego pontyfikatu i moim zdaniem działo się to dlatego, że Kościół sam nie potrafił głosić w tym czasie wiary, a nie potrafił głosić w tym czasie wiary, bo nie rozpoznano prawdziwych zagrożeń dla Kościoła, nie rozpoznano tego, że nowa msza zdewastuje wiarę wiernych. Nie rozpoznano tego, że nowe prądy teologiczne, postmodernistyczne prądy teologiczne w Kościele zdewastują wiarę wiernych. Nie rozpoznano tego, że kwestie dyscyplinarne w Kościele mają fundamentalne znaczenie. Jednocześnie właśnie a propos kwestii dyscyplinarnych, tutaj wiemy, że doszło również do bardzo poważnych zaniedbań na tym polu, które skończyły się tragediami, zbrodniami i jakby to wszystko, biorąc to wszystko jakby pod uwagę, moim zdaniem ten pontyfikat, pomimo tego, że Jan Paweł II był osobą, moim zdaniem osobiście, pobożną, to ten pontyfikat był jednak dla Kościoła tragiczny. Czy bractwo wzorem swojego założyciela prowadzi też jakąś działalność misjonarską? Oczywiście mamy misję w Afryce, Azji. Bractwo jest jak najbardziej bardzo misjonarskie do dzisiaj. W Indiach mamy sierociniec, mamy tam misję medyczną. To są bardzo, bardzo piękne, kwitnące misje. Danuta Adamska. Czy mógłby ksiądz jeden odcinek poświęcić Fatimie, zwłaszcza trzeciemu sekretowi, temu, co pisał o objawieniach siostry Lucji Pius XII? To niewykluczone. Czy słyszał ksiądz o tym, jakoby siostra Lucja widząca z Fatimy miała osobę wtóra i czy w ogóle warto się takimi rzeczami interesować? Moim zdaniem wszystkie te informacje o sobowtórach są bardzo grubymi nićmi szyte. Wiele osób miało mieć sobowtórów. Jakby ja nigdy nie spotkałem się z jakimiś sensownymi argumentami, które miałyby tego dowodzić. Wydaje mi się to dosyć grubymi nićmi szyte i raczej myślę, że nie warto się takimi rzeczami interesować. Starajmy się zawsze mocno stąpać po ziemi, konfrontować się z rzeczywistością, która nas otacza, a nie zajmować się wszelkimi możliwymi teoriami, co tam się mogło nie wydarzyć. Myślę, że tutaj właśnie zdrowy rozsądek, chłodny rozum, chłodna głowa, to jest to, czego potrzebujemy. Co ksiądz sądzi o książkach ojca Mlakiego Martina? To tylko literatura, nic więcej. Nie traktujmy tego jako proroctw, jako głębokiej teologii. To tylko literatura. Bartłomiej Katkowski. Co wiemy o niebie? To, co zostało nam przekazane przez Pana Jezusa. Bóg otrze tam każdą łzę z oczu. Będzie to szczęście z Trójcy Przenajświętszej, którym będziemy mogli się radować. Czy powstanie nowa ziemia, na której po zmartwychwstaniu ludzie będą żyć i chwalić Boga jak w raju? Zdecydowanie lepiej niż w raju. Czy powstanie nowa ziemia? Być może. Jak to będzie do końca, nie wiemy. Bez wątpienia będzie to jakaś przestrzeń, jakieś miejsce, bo po zmartwychwstaniu ciała siłą rzeczy potrzebujemy jakiejś przestrzeni. Piotr Kowalczyk. Czy, a jeśli tak, to jak należałoby dostosować formę klasyczną rytu rzymskiego? Czy to, co powstało, to jest szczyt i nie ma nic dalej? W obecnym czasie kryzysu absolutnie nie wolno jej ruszać. To znaczy, to nie jest czas na to, żeby cokolwiek tutaj zmieniać i poprawiać, bo mamy absolutnie zniszczony smak. Tak? Nie potrafimy bez wątpienia po tych 60 latach dewastacji życia liturgicznego Kościoła, to w ogóle nie jest czas na jakąkolwiek reformę liturgiczną. Tutaj najpierw trzeba by wrócić do tej zdrowej liturgii, do tej liturgii, która wyraża naszą wiarę i zgodnie z tym, co Kościół robił zawsze, czyli liturgia powoli, organicznie, bardzo powoli i bardzo organicznie się rozwija i tak niech się rozwija dalej, w sensie jak wrócimy już do tej katolickiej liturgii, to ona niech się później powoli, spokojnie się rozwija, tak jak zawsze się rozwijała.
jak choroby psychiczne, demencja to użytkownik polska norma. Wpływają na ocenę postępowania dotkniętych nimi osób. Czy czyny i słowa takich osób można traktować w kategorii grzechu i co ze spowiedzią dla takich chorych? Oczywiście bardzo różnie. Takie choroby mogą wpłynąć bardzo mocno, bardzo słabo na stan psychiczny takiej osoby. Czy można traktować takie zachowania takich osób w kategorii grzechu? Można, czasami trzeba. Trudno jednoznacznie powiedzieć, to znaczy to w każdym przypadku jest inaczej. Czyli może być osoba, która zupełnie straciła używanie rozumu i w jej zachowaniu w ogóle nie ma jakby, nie można ich oceniać w kategorii moralności. Mogą być osoby, które są w jakiś sposób upośledzone, ale jednak jak najbardziej używają swojego rozumu i używają go na przykład tam na poziomie kilkuletniego dziecka, ale jak najbardziej są już w stanie właśnie zrozumieć, co jest dobre, co złe i jak najbardziej jest tutaj już pewna moralność. Użytkownik Michał. Szczęść Boże, proszę księdza, czy jeśli byłem bierzmowany w Nowym Rycie, to czy z punktu widzenia bractwa mój sakrament był nieważny i powinienem przyjąć ten sakrament w Starym Rycie? Nie, bractwo nie twierdzi, że sakrament bierzmowania przyjęty w Nowym Rycie z automatu jest nieważny. Mógłby być nieważny, jeśli takie przypadki zdarzają się na zachodzie Europy, na przykład jeśli biskup nie używa formy, która jest przewidziana w rytuale, tylko sobie coś tam improwizuje, odmawia jakąś swoją własną modlitwę, która nie wyraża tego, co tam powinno było być wyrażone, no to wtedy może być to nieważne. Sakrament może być nieważny, jeśli biskup w tym przypadku nie ma intencji udzielenia sakramentu, natomiast również tutaj trzeba by mieć jakieś dowody, że ten biskup takiej intencji nie miał udzielenia sakramentu bierzmowania. Brak formy również mógłby wpłynąć na nieważność sakramentu, ale z tym w Polsce również nie mamy raczej problemu. Myślę, że to wystarczy na tą pierwszą część tych pytań i odpowiedzi. Będzie jeszcze kolejna i być może jeszcze kolejna na podstawie tych pytań, które już tam są. Jak najbardziej można jeszcze pod postem dopisywać kolejne pytania pod tym postem a propos właśnie pytań i odpowiedzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.